Siemaneczko, witam w kolejnym odcineczku. W dzisiejszym odcinku będzie rozbieranie tego dziadostwa. Miałem dla was przyszykować odcinek z WS-ki. O, pewnie jeszcze jesteście zaskoczeni. Jak będziecie chcieli, mogę wam ten odcinek wypuścić. Będzie duży bardzo fajl, ponieważ WS-ka umarła. Iskra jest, ale nie odpala. Obstawiam uszczelniacze na bale poszły. Albo kondensator, albo co, po prostu odpalałam, na wolnych obrotach chodziło wszystko idealnie, jak się wkręciła na obroty, po prostu było takie odcięcie, w ogóle przestała reagować, trzeba było spuścić z gazu i dać leciutko gazu i znowu załapywała i przez chwilę chodziła i potem jak się przygazowało, znowu odcięcie i teraz umarła. Umarła całkowicie, iskra jest, ale nie chcę odpalić, zapierona. Zrobimy to na dniach, chyba że zrobię swapa układ zapłonowy z jakiegoś skutera w dwusuwie, jak wynajdę, w dobrych pieniądzach. Tokarka jest, no to się dorobi stożek, przednituje się magneto i zrobi się jakiś bezstykowy zapłon. Nie da się, 500 zł, jestem za biedny, żeby tyle płacić. Zrobimy ewentualnie coś samego, po górę za grosze, jak się da, mam nadzieję, że się da. O! Widzę, że bateria migo, zaraz padnie. Muszę naładować baterię i bierzemy się za to ustrojstwo. Mianowicie będziemy musieli odkręcić te uszkodzone śrubeczki. No nie wszystkie są obrobione, widzę, jedna na 100% się odkręci, reszta nie wiem. Musimy odkręcić te śrubki. Jeden z was w poprzednim odcinku prosił mnie, żeby to nagrać. Jak to fachowo odkręcić? Prostym sposobem. I będziemy rozpławiać, sprawdzać, co jest tutaj uszkodzone. I tyle. No. Więcej no, nie dam rady powiedzieć, bo sam nawet nie wiem, co tutaj jest tą skrzynią. Jak będzie jakiś trybik rozwalony, tam mam ten karter, przynajmniej ten, bo to był niekompletny silnik, to ewentualnie z niego się coś tam skubnie. A jak nie, no to się kupi całą nową skrzynię. Bo raczej jednego wałka się nie kupi. Chyba że dorwę coś, używkę jakąś. Nie wiem, jeszcze muszę się dobrze zastanowić. Zobaczymy co jest w środku i wtedy będę decydował i kontaktował się z właścicielem. Co robimy? Tyle, bo miga mi ta żaróweczka od ładowania, że już jest spadnięta bateria i nawet nie zaczynam roboty, więc widzimy się za chwileczkę, jak naładuję baterię. Dobra, kamerka się troszeczkę naładowała. Jak będę bił młotkiem, może być problem taki, że będą drgania. Próbujemy odkręcić te śrubeczki. Jeden z widzów, jak mówiłem w podostatnim filmem, no, pytał się, czy nagram coś takiego. Czy spróbuję w ogóle coś takiego nagrać. Więc spróbujemy wam pokazać, jak to odkręcić. Przynajmniej ja się będę teraz męczył, jak to odkręcić. Kluczem do sukcesu przy takich śrubkach jest odpowiednie dobranie krzyżaka. Nie bez powodu jest ich pełno rodzajów, żeby dopasować odpowiednio do śruby. Więc spróbujemy dobrać jakiegoś krzyżaczka, który by tutaj pasił najlepiej. Te śruby są już tak rozwalone, niektóre, że naprawdę będzie ciężko dobrać. Weźmiemy jakiegoś młotka. Młotka jakiegoś. I teraz trzeba nabić tego krzyżaka. Aha. Będzie problem. Będzie problem nawet nabić to teraz. Może mam jakiegoś lepszego jeszcze, bo ja mam tych krzyżaków od pierona rodzajów. Tu jest problem taki, że jak biję po tym, to wysprzęgla się, sprzęgło chodzi. I jest troszeczkę problem bić,
Boję się, żeby to nie pękło. Bo po prostu jak biję, to się włącza sprzęgło i po prostu sprężynuje. Dobra, ale nabiłem jednego. Zakładamy. No i cyk, poszło. I jedna śrubeczka odkręcona. Zostały jeszcze trzy. Nie ukrywam, że ta była najprostsza, więc jedną mam odkręconą. Którą teraz? Pasuje ten śrubokręt? Zobaczymy. To już będzie problem. Kurde, to już będzie... Muszę to troszeczkę roztegować, żeby wyszedł mi inny. Ten chociaż i tak jest za szeroki chyba. I węższy by trzeba było tutaj dobrać. No najgorsze jest to właśnie, jak się tak ciurowo zacznie. Cześć, spróbuję tu może coś podłożyć. To ten nie będzie mi wysprzęglać tak. Jakby to zrobić? Po prostu chcę coś tu wsadzić między sprzęgło a to. Przekręcić to w tą stronę o tak. I wtedy jak będę bił, to nie będzie mi wysprzęglać. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Takiego przecinaka. Przecinaka tutaj, o tak. Cyk. Cyk. Jego tak minimalnie. Minimalnie wbijemy. I teraz. Tylko to jest tak rozrobione, że nawet nabić będzie ciężko. Myśl. Ale daje to coś. Minimalnie. Tylko to jest tak śruba. Dobra, to na razie sobie odpuścimy. Zobaczymy tu jakiegoś taką łatwiejszą. Minimalnie. Wszystko jest tak wyrozrabiane. Wyrozrabiane jest tak, że nawet nie ma tutaj za bardzo mięsa, żeby się wbić tym przecinakiem, no bitem, żeby się wbić w to. Jedna poszła najprostsza, a to już jest tak rozrobione, że musimy użyć czegoś innego. Jakiś inny plan musimy mieć. A ja zaraz coś wymyślę, momencik. Użyjemy chyba dremla. Tak. Użyjemy dremla. Ponacinamy te śrubeczki. I spróbujemy wykręcić to płaskim. Trochę za bardzo to jest wszystko rozrabiane, kurde wam powiem. Trzeba będzie to inaczej spróbować odkręcić. Ten przecinek jest za ostry. Nie mam śrubokręta do bicia. Muszę iść po jakiś śrubokręt do bicia. I pukniemy i odkręcimy to w inny sposób. Więc chwileczka przerwy. Mianowicie spróbujemy po prostu przez bita postukać. No. Nie mam śrubokręta do bicia, no to trzeba będzie bić tak. I odkręcimy. Bo naciąłem ogólnie tutaj dremlem. Można próbować lekko fleksikiem, ale naprawdę na cienkiej tarczy. Naciąć śrubę i wtedy będziecie mieć dobre zaparcie pod śrubokręt do bicia, żeby puknąć. I wtedy dopiero może się wam uda to odkręcić. Ja wam no, nie będę ukrywał, że mam doświadczenie już w odkręcaniu takich urwanych śrub. No taką mam pracę, że robię przy autach używanych. Kolejna śrubka odkręcona. No dobra, ustawiamy przecinaka.
Oczywiście nie wbijam tego silno, ja tego leciuteńko podbijam, żeby się zablokowało to i nie chodziło mi sprzęgło na boki, żeby się nie przeginało. O to głównie tylko chodzi. Nie, że wbijam tego przecinaka jakoś tam mocno, zaraz żebyście nie myśleli. To jest tylko takie podparcie, można powiedzieć. Cyk. I kolejna śrubeczka. Odkręcona. Szkoda, że się one zrąbały, bo szukałem teraz, czy mam jakieś zapasowe, ale mi się wszystkie już skończyły. Kolejna śrubka. Jak widać, naciąłem dremlem i potem oto dziadostwo. Zaparłem się bitem i przez bita puknąłem i odkręciło się. I następna śrubeczka. Zyk. Leciuteńko. Podbijamy, żeby się sprzęgło zablokowało, nie pracowało. No, nie ten bit. Zapieramy się o to nacięte. I trzeba mocniej, pewniej puknąć. Cyk. I kolejna śrubeczka. I ostatnia, czwarta śrubka. Odkręcona. No, śrubki są już zrąbane, nie ukrywajmy. Nic z nich nie będzie. Przecinaka już możemy wyciągnąć. Mogę pokazać. Dwoma paluszkami chycego. O, cyk. On był tylko po prostu, tylko tak. Podparty. Dobra, weźmiemy jakiś płaski śrubokręt. Leciutko podważymy, żeby ten tekielek odkleił się. Cyk. Podkładka będzie nowa. Ale widać w środku, że jest w miarę czysto. Jest tutaj w miarę czysto, więc zabezpieczenie odegnę od razu. Więc olej też, ogólnie stan silnika też nie był anagonalny. Kurde, umie powiedzieć stół z powyłamywanymi nogami, rękawiska się w rękowa co waciła, król kalor kupi królowej Karolinie korale korolu kolarowego, koralowego, a nie umie powiedzieć stan anogalny, anagalny, no popatrzcie, no, nie, no nie da rady, no, ale anogalny, anogalny, no kurde mele, no, no nie umie mówić po polsku. Anogalny. Kurde, jakoś to. A, patrzcie. Dużo osób narzeka na te filtry ośrodkowe, ale one naprawdę wyłapują to całe błoto z oleju. I jest to bardzo dobry filtr. Bo to wam nie idzie na korbę potem. Do środka, do silnika. Kawałeczki jakiegoś aluminium. Jakieś błotko. I to wszystko zostaje wam tu, nie leci dalej. Chociaż tu jakiś paproczek się odkleił. Kawałek jakiegoś czegoś. Jakiś farby czy czegoś. O. Dobra. To i tak trzeba będzie wszystko wydmuchać i umyć. Dobra. Cóż mogę powiedzieć więcej. Odkręciliśmy. Z tą śrubą też dużo osób ma problem. Do tego jest taki specjalny klucz. Jeszcze sprawdzę, żeby nie było, potem pasuje. Jest to taki klucz. To jest, z tej strony jest, wyostrzymy, z tej strony jest coś takiego. Z drugiej strony jest mniejszy. Przez to się nakłada nasadkę długą. Jakąś. O, wkładacie sobie nasadkę długą, przedłużkę. Cyk, do tego. Zakładacie i pneumatem. Pneumatem się to odkręca, albo dużo osób ma problem z odkręceniem i nie wie, jak to zablokować. Do tego najlepiej jest kawałek jakiegoś aluminium, którego ja niestety na chwilę obecną aluminium albo jakiegoś twardego plastika. O, ja na przykład mam ślizg ze skutera i to trzeba wsadzić
Pokażę, mam nadzieję, że będzie kamerka to widzieć. Tutaj, między tryby, musicie kawałek plastiku albo aluminium. Nie może być nic metalowego, ze względu takiego, żeby wam się zęby nie uszkodziły. O. Cyk, wkładacie to tutaj w tryby. Teraz to włożę tu, tylko wezmę sobie grzechotkę wcześniej, żeby nie chodzić. Założymy klucz na odkręcanie, cyk. Wkładamy to tutaj w tryby. I można sobie w ten sposób to zablokować. Kurde, nie mogę tego chwycić. Czemu się to... Kurde, sprzęgło ślizga. Ajajajajaj. Wiedziałem, że sprzęgło może ślizgać. Nie utrzyma sprzęgło tego? No nie utrzyma. Nie utrzyma mi sprzęgło, niestety. Plan B. Jak sprzęgło nie utrzyma, czyli plan B. Bierzemy taką końcówkę. Zakładamy na... Oczywiście musimy powtórzyć proces, czyli musi to wejść tu w tryby. Zakładamy na końcówkę tu. I trzeba przypierdzielić młotkiem. Zrobić klucz uderowy. Jednak będę musiał iść pod pneumatę. Spróbować to pneumatem odkręcić. Przeważnie to się udaje, tak jak wam pokazuję. Wkłada się tu cyk, aluminium i idzie to nawet w rękach. Ale w tym wypadku ktoś tu coś grzebał i dowalił to niemiłosiernie. Najlepiej jest to odkręcać to, jak jest jeszcze tłok i głowica. Jak wiecie, że będziecie rozpławiać silnik, to najlepiej, żeby był tłok i głowica i łańcuszek rażądu i to wszystko. Bo teraz ten łańcuszek się nam tu zwija. Trzeba uważać, żeby on się tam gdzieś nie rozwalił przez to odkręcanie całe. Bo to wszystko teraz, jak widzicie, wszystko luźno lata. Nie jestem w stanie tego tak zablokować. Sprzęgło też, jak widzicie, ślizga. Nie utrzymuje tego. Ogólnie pierwszy raz się spotkałem, że to aż tak dowalona jest ta śruba. Puknąłem nawet dwa razy przecinakiem. No widać, że jest trochę uszkodziłem. Trochę uszkodziłem nakrętkę, ale to w niczym nie przeszkadza. Myślałem, że przecinakiem pójdzie. Nie chciało mi się do kompresora iść. Ale niestety byłem zmuszony odpalić kompresor. No i odkręciłem kluczem uderowym. W tym akurat wypadku było to naprawdę strasznie naprawdę dowalone. Dość mocno. No i co spowodowało, że niestety nawet to pneumatem ciężko szło. Wygląda na to, że ktoś to ogólnie pneumatem dokręcał. Cały ten silnik jakoś tak dziwnie poskładany na jakiejś masie. Głowica była na jakiejś masie. Jak widzieliście w poprzednim odcinku od strony magneta pokazywałem wam. W tym też ogólnie zobaczycie. I teraz nam to powinno zejść do góry. Tylko oczywiście znowu coś to nie chce iść. Czemu? Tu jest wszystko luźne. Wszystko jest tak właśnie poskładane. To mi się coś nie podoba tutaj. To mi się coś tu nie podoba. Dobra, muszę tego wywalić na bok. Będzie lżej operować. Okładka nie skoczyła. Oczywiście w ziemię, ale to niczym nie przeszkadza. Teraz chodzi o to, że wyskoczyło. O. No, jeszcze troszkę. Miłaś. Widzowie na ciebie czekają. Pokaż się. Yes, wyszła. Cyk.
Dobra, stawiamy dziodę z powrotem. I teraz powiedz mi, czym. A, widzieli? Chyba ta sprężynka deczko gdzieś blokowała do boku. Ale ona nie zabezpiecza tego przecież przy spadnięciu. Aha, ona jest podgięta za bardzo. Dobra. Trzymał minimalnie gwint. Ale dobra, sprzęgło nam zeszło całe. Ono będzie do rozebrania i do podczyszczenia, bo na pewno tutaj sprzęgle jest pełno tego syfu. Jak zalejemy nowe oleje, żeby jak najdłużej był czysty. Więc składamy to wszystko. Cyk, podkładka, dekielek. Cyk. Aha, jeszcze śrubkę do środka. Śrubka, cyk. Dekielek. Dekielek, cyk. Śrubecki. Kurde, ręce mi się często. Znowu zginęły narzędzia. Ciągle coś ginie. Dobra, chwilka znowu przerwy, bo mi klucz do segerów zginął.